lubisz swoje obrazy? Jakie trudne pytanie zadałaś. Często podczas pracy niekoniecznie, ale jest taki moment, że jestem zadowolona, tak. Zdarza mi się, że na wystawie, jak już zobaczę, zawiśnie obraz, to jestem zadowolona. Natomiast no, długo dochodzę do tego, żeby to zadowolenie było, także to nie jest tak, że wszystko, co zrobię, od razu jest skończone i sprawia jakąś satysfakcję. Powiedziałaś kiedyś, że w obrazach spotykają się wspomnienia zdarzeń, przedmiotów i łączą z gestem malarskim. I ten gest malarski, ten pierwszy ślad pędzla na obrazie, on jest ważny? To jest troszeczkę inaczej, bo najpierw dość długo się pracuje nad powierzchnią, a ten gest jest na samym końcu tak naprawdę. Ta forma jest namalowana na koniec i wtedy się trzeba faktycznie skoncentrować, żeby osiągnąć taką swobodę, bo prace wyglądają jakby były bardzo świeżo i szybko zrobione i zresztą o to mi chodziło. Natomiast dochodzenie do tego pomysłu jest trochę dłuższe, tak? No, trzeba wypracować najpierw powierzchnię tej przestrzeni pod spodem, która się znajduje i to jest ileś warstw, wbrew pozorom. Ale to mówisz o tej technologii, tak? O tej technologii. A teraz jeśli chodzi o te i treści... teraz już masz ten pędzel, tak? Już przygotowałaś sobie powierzchnię. Tak. I to jest treść jakiś jest ważny moment? Wypracowywanie tematu w obrazie bardzo ważne, najważniejszy według mnie w ogóle forma, tak? I no, poszukiwanie tego kształtu oczywiście jest pamięcią, no, bo my bazujemy na pamięci. Nie maluję ze zdjęć, nie maluję używając rzutnika, tak? Tylko z głowy to czerpię. Natomiast no, to, co ja mam w głowie, to jest pamięć przede wszystkim. Życie powoduje, że przebywamy z różnymi przedmiotami, zwierzętami, ludźmi, przyrodą i to nawarstwia się, tak? I, no i to jest jakoś tam jakiś rodzaj takiego trochę, no, szukania znaku. Tu jest jakaś opowieść? Przesłanie? Alians znaków. To jest kilka obrazów z tego cyklu już namalowanych i właściwie ten sam format, czyli 20 części w takim układzie podobnym. Także to jest ten porządek, tak? To jest porządek, jeśli chodzi o kształt tej formy obrazu. Tutaj jeszcze bardzo ważną rzeczą jest używanie laserunku, czyli przesłanianie cienką warstwą farby tych spodnich form. I one gdzieniegdzie są poukrywane, tak jak tu na przykład, nie wiem, gdzieniegdzie wyłażą, tak? Gdzieniegdzie są malowane. No po prostu też jest to dla mnie istotne, ponieważ tworzy to taką przestrzenność i o to mi też chodzi, tak? Nie tylko o sam kształt, ale też ruch jest dla mnie ważny. Jak byś zdefiniowała swoje malarstwo? Jest to troszeczkę malarstwo idące w kierunku koncepcji. Nie mówię, że konceptualizm, prawda? Natomiast jest jakaś, no zwłaszcza w tych obrazach z podziałami, zdecydowanie koncepcja jakaś jest. Wiąże się to przede wszystkim z percepcją. I tak jak percepcja pojedynczej pracy no jest jaka jest, skupiamy się na tym jednym przedstawieniu, tak percepcja obrazu wieloczęściowego jest zupełnie inna. Ponieważ nie da się ogarnąć całości, tak? Trzeba wracać do poszczególnych elementów i tak naprawdę no, to wymaga trochę też dużego dystansu w przestrzeni, żeby odsunąć się, zmrużyć oczy, tak? No, ogólnie on jest bardzo taki ekspresyjnie działający, narzucający. No ale to mnie właśnie interesowało, dlatego że tak naprawdę te obrazy właśnie wynikły z tego mojego pomysłu na... Ja czytałam też takie książki Merleau-Ponty'ego różne o Cezanie, prawda, o percepcji widzenia i zdecydowanie ta percepcja fotograficzna mnie nie interesuje. Czyli nasz świat tak naprawdę jest złożony z jakichś tam natłoku obrazów, klisz nakładających się i tutaj chciałam jak gdyby, no może nie wiem, taki miałam pomysł, żeby to oddziaływanie
w obrazie również się działo. To są prace, które są również namalowane na formie kwadratu i one są w technice troszeczkę innej, bo one są namalowane farbą akrylową i pigmentem. Także są to papiery, oprawione są jeszcze z takim antyrefleksyjnym plexi, ale również problem formy, tak, jest jak widać i koloru. Forma jest dla ciebie ważna. Tak, poszukuję tego kształtu i też chciałabym, żeby ten kształt nie był taki przepracowany, tylko żeby miał swoją lekkość, żeby miał swój taki, żeby był żywy. Malując obraz, od razu wiesz, co to będzie, czy jednak ten gest malarski cię jakoś na prowadzi? Na szczęście do końca nie wiem. Założenie, że to będzie tak na takim formacie, że coś tam się działo tak w pierwszej chwili. Natomiast no, w kolorze często wiem, jakie kolory będę używać. Natomiast sama forma do końca jest często niespodzianką. I właśnie no, to jest to, co jest najciekawsze. Tak? No, bo jakbym wiedziała, co tam będzie, jakbym na przykład na zasadzie przerysowywania i wmalowywania robiła, no to ja nie wiem, czy bym był sens. Historia obrazkowa nazywa się ta praca. To właściwie jest cykl, tak? 4 obrazy, ale najpierw namalowałam jeden. Jakoś tak czułam niedosyt i powstało jeszcze pozostałe 3 prace. Także stworzył się z tego cykl. Historie obrazkowe, no bo jak widać tutaj dzieje się historyjka taka obrazkowa. Trochę to jest może do komiksu nawet jakiegoś podobne. Trochę takie są elementy, które przypominają może takie jakieś fragmenty rysunków z dzieciństwa. Myszka Miki pojawia się, taka fryzura, którą się rysuje w dzieciństwie, tu dziewczynka. Mamy, tak, tu mamy myszka Miki, tak? Myszka Miki jest nawet podwójna tu. Ale też jest no właśnie głowa rysowana tak, jak się rysuje, no po prostu dziewczynki rysują tak głowę i też tak właśnie w dzieciństwie rysowałam, więc tu się gdzieś to powtarza. Tu nawet jest samolot, tak? Czyli coś o podróży również jest tutaj zawartego. U góry to wiem, że to kieliszek, ale to jest taka do opakowywania paczka, że szkło właśnie, tak? Dokładnie to. Aha. No i takie rodzaje głów jakieś tu się pojawiają, ogólnie te motywy to jakieś jest takie po prostu małe dziecko, prawda? Takie dosyć makabrycznie to być może nawet wygląda. Postać jakiegoś zwierza, tak? No ale one są wszystkie razem ze sobą, te obrazki, bez już żadnych przestrzeni bieli, bez żadnych obramowań, także one zaczynają tworzyć taką właśnie historyjkę obrazkową. Ale jest jakiś taki rys takiego dziecięcego malowania w tym, to jest celowy zabieg, ale nie tylko w tym obrazie, tak by zachowałaś to w sobie? Są jakieś takie pamięć tych rysunków z dzieciństwa, gdzieś tam na pewno jest. No zwłaszcza rysowanie głowy, tak? Ponieważ głowa jest takim najważniejszym elementem, jak dziecko rysuje, prawda? Ale ogólnie też tu są głowy zwierzęce, czasem głowa jakaś taka w kasku, w hełmie forma. No i również tu się pojawia, chociaż to jest technika akrylowa, ale również się pojawia to nakładanie jednego na drugie i tam czasem ten poszukiwanie tej formy, tego kształtu gdzieś tam jest widoczne, prawda? Bardziej lub mniej przez ten gest. Ale myślisz, że to jest twój znak rozpoznawczy, ten typ kompozycji dziecięcej formy? To znaczy, no miałam taką potrzebę, więc namalowałam te obrazy, ale nie wiem, czy w tej chwili troszeczkę coś już innego robię, więc no może nie jest to takie ważne, żeby to był ten znak rozpoznawczy. Robi się coś dla jakiejś potrzeby tak naprawdę, nie? A no myszka Miki była ważnym akurat jakimś tam elementem. No, wszyscy, nie wiem, w dzieciństwie były takie nawet gumy do rzucia z myszką Miki. Ważne. Myszka Miki, te komiksy, właśnie komiksy w ogóle, które no, były takie zagraniczne komiksy, były na pewno bardzo frapującą rzeczą dla mnie w dzieciństwie. Historie obrazkowe, sama nazwa mówi za siebie, tak? Jakoś to się przeplatają tutaj te historie. To jest twoja historia obrazkowa. No jest to moja historia malarsko-obrazkowa jakaś taka. Bardzo dużo jest z ciebie tutaj takiego, no, z wnętrza płynącego czegoś, prawda? Jakby no, niby się ukryłaś, a jednak nie. No, gdzieś tam się wyzwoliły te formy myszki Miki na przykład, prawda, czy czegoś, co tkwi od dzieciństwa. No na pewno takie coś jest. No, niektórzy uważają właśnie, że one bazują na jakichś takich dziecięcych rysunkach, co nie do końca jest prawdą, ale częściowo jest to prawda, na pewno. Częściowo tak.
Twoje wczesne prace graficzne, to nie jest typowe dla Ciebie, prawda? Bo to gdzieś w tym Twoim rozwoju takim artystycznym na początku one były i zarzuciłaś. Tylko przez jeden rok się tym zajmowałam, ponieważ to są linoryty kolorowe i zrobiłam ich dosłownie kilka, natomiast no, jakoś to było mi potrzebne, bo one były w warunkach domowych robione, no ale są kolorowe i może pokażę kilka tutaj, prawda, tych prac. Mocna forma w kolorze, natomiast jak dotkniesz ręką, one są po prostu, ileś tu warstw jest nakładane, żeby uzyskać, no z takich matryc. No te są bardzo takie dziwne, bardzo takie na szarym papierze zrobione, bardzo takie skromne. Tutaj również jeszcze taka jest i to, co mnie tutaj interesowało, to po prostu kolory, które się nakładało i tu takie przemieszczenia, takie to wszystko jest no po prostu nierówne, bo to taka technika łyżeczką to się robi. To jest w warunkach domowych, bez żadnego użycia prasy. No i można mieć różnorodne z tego efekty, bo można raz nakładać jedną kliszę, potem drugą i się to wszystko przemieszcza. No to był taki etap, który wykonywałam właśnie w 93 roku, a potem już tego nie kontynuowałam. Dlaczego? Jakoś zmęczyła mnie ta technika i już po prostu postanowiłam malować na papierze i teraz tu są właśnie też z tego okresu wczesne, takie ekspresyjne, trochę pod wpływem właśnie ekspresji, Neue Wilde. One są takie, może to nie zabrzmi dobrze, ale one są takie bardziej dorosłe w formie niż te, które są najnowsze. Czy to jest tak, że wiesz, artysta młody jakby, nie wiem, chce koniecznie być bardziej taki, nie wiem, dorosły, mówiąc w cudzysłowie, jakiś śmiały, a potem jest jakiś powrót do tego, co tam nosimy nie wiem, szukałam, sobie? Szukałam tutaj właściwie dosyć podobnych rzeczy, co w tych obrazach, które teraz maluję, tylko że trochę to wychodziło inaczej, może faktycznie z większą jakąś energią to było robione, ale troszeczkę też mi się wydaje, że bardziej chaotyczne one są. Może nie chaotyczne, a takie uwolnione. Powiedz mi, czy oglądając te prace, przecież one są, no tam już nie będę liczyć, ale tak, tam tak, z lat 90. Z lat 90. Tak, początku, to oglądając każdą z nich, jakby jest taki jakiś rodzaj pamięci twojej, że jesteś w stanie sobie przypomnieć, jak ten obraz malowałaś, tak, no, pamiętam w którym to momencie akurat życia byłaś i tak dalej, czy to się zaciera gdzieś? Pamiętam, że na pewno, tak jak większość prac wykonywane były na podłodze, ponieważ ja nie maluję tak na ścianie, tylko porozkładane na dole. No ale inna technika była, malowałam to, to jest na papierze, więc to są wodne farby, to szybko schnie, trochę są też różne takie, bardziej matowość jakaś jest tej powierzchni niż w farbie olejnej. W tych obrazach twoich właśnie tam, nie wiem, z ostatnich 10 lat załóżmy, tak? Które są i tych nowszych, zieleń dominuje. Tak, zaczęła się pojawiać zieleń i to często jest zieleń z błękitem albo zieleń z czerwienią, tak jak tu. Zieleń jest po prostu kiedyś w ogóle przeze mnie niezbyt chętnie używanym kolorem, natomiast teraz bardzo i przez to, że ona ma takie właściwości też często przejrzystości. Ale no zwyczajnie z obserwacji natury też wynika, na przykład jak mamy takie piękne kwiaty, warzywa, owoce, które mają ten kolor w sobie i na przykład jest takie przejście koloru jak w liściach sałaty rzymskiej, nie wiem, cytryna, czy awokado, czy grejpfrut, one mają takie piękne kolory tak naprawdę, te owoce. No i to też jest inspirujące przecież dla malarza, ponieważ no, te kolory spotykamy na co dzień i może nawet tego specjalnie nie zdajemy sobie z tego sprawy, a one są po prostu idealne. Te nowsze prace są takie mimo wszystko uporządkowane. Tu jesteś taka, no to są lata 90. Bardziej ekspresyjna. Ekspresyjna, to jest, trochę bardziej szalona, trochę taka ale właśnie bardziej niesforna, prawda? Myślisz, że w pewnym momencie wrócisz do takiego wybuchu, czy nie? Znaczy, wydaje mi się, że to jest bardzo wbrew pozorom zbieżne z tym, co ja robię. Teraz patrzę tak? Po latach. Tak, kolory są inne, ale problem poszukiwania tego kształtu i tej materii, przestrzeni był już
od początku widzę taki podobny, tylko że tu nie do końca to wychodziło, może tak jakbym chciała, ale no gdzieś tam na pewno ten taki jakiś element ekspresji jest, tak, cały czas, mam nadzieję. Ja nie mówię, że nie ma, ale jakby w zestawieniu, prawda, w tym wiesz, sensie jest jakiś punkt odniesienia. Ileś lat doświadczeń trochę tak może jakoś w jakiś sposób to uporządkowało, chociaż ja nie do końca się chyba z tym zgodzę, bo no na przykład patrząc na ten obraz, przecież on nie jest wcale uporządkowany aż tak do końca. No, ale są takie jakieś, wiesz, podziały. Czerwień z zielenią, to była cała koncepcja tego obrazu właśnie. Można powiedzieć, że to jest teraz taki twój okres zielony? No, tak ale też zielono-żółty może. Zielono-żółty. Może nie tylko zielony. No ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało na przykład za jakiś czas, w jakim kierunku to pójdzie i się rozwiniesz, skoro cały czas szukasz, prawda? No nie wiem, tego nikt nie wie niestety. Gdybyś miała rozwinąć zdanie zaczynające się od słowa sztuka? Sztuka, farbująca przygoda na całe życie.